smakkujaw.pl, łazanki z młodą kapustą. Przygotuję dzisiaj pyszną potrawę, bardzo popularną na Kujawach, chętnie jadaną. Będą to łazanki z młodą kapustą. A zatem potrzebować będziemy, no jak łazanki, to oczywiście łazanki, ale mamy tutaj już gotowe. No to wszystko po to, żeby danie przygotować szybciej. Zużyjemy pół opakowania, czyli mniej więcej 250 gram. Około kilograma młodej kapusty, czyli mniej więcej połowy główki. Ja dodam jeszcze pieczarki, przesmażę je na maśle. Mamy tutaj masło śmietankowe z Inowrocławia, produkowane przez Kujawie. Promujemy region kujawski. Będziemy potrzebowali jeszcze koperek, a także jedną cebulkę. Mamy już tutaj pokrojoną w drobną kosteczkę. Dodamy również boczek, około 20 deko. Pokroimy go w kosteczkę i podsmażymy oczywiście na oleju kujawskim. Jeśli chodzi o przyprawy, to będziemy potrzebowali czarny pieprz. Mamy tutaj taką solidną porcję, świeżo zmielone oczywiście, my tylko takie używamy. Wtedy potrawy naprawdę o wiele lepiej smakują. Również dodamy tak solidną łyżkę smakosza ekstra, a także 3 liście laurowe i wszystkie te przyprawy produkowane są przez Cykorię S.A., czyli zakład, który mieści się na terenie Kujaw. Będzie potrzebna jeszcze szklanka, czyli 250 ml bulionu. My tutaj mamy bulion warzywny i użyjemy również śmietany. Mamy śmietanę kujawską, dodamy do kapusty. Boczek kroimy najpierw w plastrę, a potem taką średnią kostkę. Pieczarki kroję na plasterki i tak jak powiedziałam, będę przesmażała je oddzielnie na maśle. Kapustę przekroiłam na pół, usunęłam gąba, potem jeszcze na pół i teraz kroję w takie mniej więcej paski, bo to nie o to chodzi, żeby poszatkować tak tradycyjnie jak do kapusty, którą gotujemy, ale żeby one były, no, miały kształt takich mniej więcej o kwadracików, odrobinę większych od łazanek. Na takie mniej więcej kwadraty. O, i przerzucam do miski. Poszatkowaną kapustę oczywiście włożyłam do garka, wstawiłam na gaz, na płytkę, na średnim ogniu. Wkładam listki laurowe, tak w różnych miejscach. Zalewam bulionem. Teraz kapusta puści nam również sok, odrobinę soli, o, i tak jak powiedziałam, taką solidną łyżkę smakosza ekstra, jeszcze, o, tyle będzie dobrze, i zamieszam i będę gotowała około 20 minut. W międzyczasie przygotuję nasz boczek, cebulkę i pieczarki. Na rozgrzaną patelnię wlewam dosłownie odrobinkę oleju, dlatego że będę podsmażała boczek, a boczek nam musi wytopić tłuszcz, także więcej nie potrzeba. Boczek będę podsmażała do wytopienia tłuszczu. Oczywiście pamiętajmy, żeby naszą kapustkę od czasu do czasu przemieszać. On się smaży, a ja zamieszam kapustkę. Boczek już nam się ładnie podsmażył, cudownie pachnie, a zatem zmniejszam odrobinę gaz. Tak. Dolewam troszeczkę oleju, wrzucam cebulkę i będę podsmażała do momentu wyszklenia. Odrobinę jeszcze osolę, wtedy cebula szybciej zmięknie. Cebulkę mamy zeszkloną, a zatem wyłączam gaz
i przerzucam zawartość patelni do kapusty i zaraz zabieram się za podsmażenie pieczarek. Oczywiście wszystko przemieszam. Już pięknie nasza kapustka wygląda. Fajnie pachnie. O. Na rozgrzaną patelnię wrzucam masło. No mniej więcej tak dwie łyżki. O, i już mogę wrzucić pieczarki. Odrobinę je posolę. I dosłownie kilka minut będę podsmażała. Pieczarki mam już ładnie podsmażone, a zatem przerzucam do kapusty. One też cudownie pachną. Bardzo dobrze smakują na masełku, to naprawdę rewelacyjnie. Znowu wszystko wymieszam i tak podgotuję jeszcze około 5 minut. Wodę mam już zagotowaną. Wsypuję odrobinę soli, parę kropli oleju. Ja wlewam zawsze olej, jak gotuję makaron, ponieważ on się potem nie skleja. I tak jak powiedziałam, połowę opakowania. O. I teraz zamieszam i będę gotowała około 6 minut. Oczywiście przepis macie na opakowaniu. Gotujemy al dente, czyli nie rozgotowujemy zbyt mocno, bo wtedy nasza potrawa nie będzie smaczna. Kapustę mamy już ugotowaną. Jak widzicie, mamy tutaj nadmiar tego wywaru. Ponieważ nie chcemy zupy kapuścianej, a jedynie łazanki z kapustą, to ja ten nadmiar odleję i wtedy zaprawię śmietaną, dodam pieprz i koperek posiekany. Makaron już nam dochodzi, za moment go odleję i będę podawała danie do stołu. Łazanki mam już ugotowane, wywar z kapusty odlany, a zatem przystępuję już do końcowych etapów. Dorzucam no takie dwie łyżki śmietany. O, teraz to zamieszam. Dodam solidną porcję pieprzu. Pamiętajmy, że kapusta jest delikatna, a zatem taka porcja będzie w sam raz. Przemieszam i na koniec dorzucam posiekany koperek, żeby dodać pięknego aromatu i koloru naszej kapuście. I dosłownie minutkę to wszystko razem podgotuję i wyłączam gaz. Mieszam łazanki z kapustą i danie mamy już gotowe. Nasze pyszne danie mamy już wyłożone na talerz. Jak widzicie, nie zajęło to zbyt dużo czasu, no około 35 minut, ale jest to naprawdę bardzo pyszne, bardzo popularne na Kujawach, a zarazem delikatne. Warto wykorzystać czas, kiedy mamy młodą kapustę, cudowny, aromatyczny koperek i zrobić takie pyszne danie. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.